już za chwilę nasze cyfrowe smoki powędrują w ręce najlepszych twórców gier. Pierwszego dnia wieczorem uczestników festiwalu gościł krakowski klub Lizard King. Digital Dragons to nie tylko spotkania dotyczące branży, ale również nagrody dla najlepszych produkcji ubiegłego roku. Jury wyróżniło gry w czterech kategoriach: Europejska Gra Roku, Polska Gra Roku, Polska Gra Mobilna oraz Innowacyjna Gra Roku. W tej ostatniej kategorii statuetkę otrzymała gra The Walking Dead, stworzona przez Telltale Games. Znakomita narracja, iluzja interaktywności, kreatywność. To idealny przepis na grę, zaciekawia nawet tych, którzy dotąd nie grali. Polską grą mobilną roku został Puzzlecraft, stworzony przez Arstenea Games i Chillingo. Jak Państwo widzieli, gra świetnie wykorzystuje mechanizm smartfonów twórcy. Doskonale zrozumieli istotę gry mobilnej. Jest to przykład triumfu projektu gry nad technologią. Wysoka grywalność i kreatywność. Gratulacje. To pokazuje, że stawienie na jakość się opłaca. Arstenea postawiła na jakość, otrzymała nagrodę. Nagrodę w kategorii Polska Gra Roku otrzymało Vivid Games za Real Boxing. Na pewno jesteśmy szczęśliwi, że udało się coś takiego wygrać, tym bardziej, że wygraliśmy w tej naszym zdaniem ważniejszej kategorii. To nie była jako gra mobilna, tylko jako Polska Gra Roku. Konkurencja była silna, więc super. Europejską grą roku zostało Spec Ops The Line. Podjęliśmy pewną krytykę gatunku shooterów, który jest bardzo popularny. Nasz bohater od początku do końca gry upada. Nie jest kolejnym wybawicielem, który ratuje świat, wybawia. Strzela do swoich ludzi, strzela do Amerykanów, Amerykanin. To jest takie coś, co to jest coś, o czym wiesz, czego nie ma w innych grach. Przewodniczący jury Piotr Gnyb docenił polskie gry nagrodzone na Digital Dragons. Były bardzo silne, że sobie zobaczymy na to, jakby Odry na Zachodzie, jakby miał wysokie noty, czy Puzzlecraft, właśnie Chilling Boxing, czy Anomalii Korea, to są to powody do dumy, ponieważ to bardzo dobre produkcje i jedne z najlepszych z zeszłego roku. Wręczone zostały także specjalne nagrody od prezydenta Krakowa oraz marszałka województwa małopolskiego. Ten festiwal już jest właśnie takim narzędziem do pobudzenia tej kreatywności w sektorze IT, a w szczególności w tym obszarze gier komputerowych, gier cyfrowych, by się niezwykle rozwija. Specjalne wyróżnienia otrzymały Artifex Mundi i Game Industry International.